Państwo parlamentarzyści. Pan dyrektor wyznaczył już zajęcie za moment. Przy Państwa udziale dokonamy przekazania tych certyfikatów. Tak nawiasem mówiąc, zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś certyfikaty, których pan dyrektor nie zdobył. Ale stawia sobie ambitne cele. Jednym z takich obszarów, gdzie ewidentnie te potrzeby występują, z takich obszarów, w tej mnogości potrzeb ochrony zdrowia, rozbudowy, dalszej rozbudowy infrastruktury, która może służyć ochronie zdrowia, tej nowoczesnej działalności na rzecz człowieka, niewątpliwie budowa nowego oddziału ratunkowego jest takim frontowym odcinkiem. Przez prasę, w dyskusjach publicznych wielokrotnie przewijał się ten aspekt. Jakby nie patrzeć, szpitalny oddział ratunkowy to jest to okno szpitala, to są te drzwi, przez które też postrzegamy całą jednostkę. I bardzo często, z uwagi nawet nie na ten wymiar pracy ludzi, którzy przecież, mówi się o tym, że to jest jeden z najcięższych oddziałów w szpitalu, starają się jak najszybciej reagować na potrzeby ludzi, to jednak ta masa ludzi, te warunki do tej pory bardzo zatłoczone powodowały ten dyskomfort, czasem też bardzo często nerwy pacjentów, bo tutaj w tym przypadku, w przypadku pracy tego oddziału bardzo istotny jest czas. On często ratuje życie, a bardzo potrzebna jest profesjonalna praca kadry. Z taką mamy tutaj do czynienia i tego, przystępując do wręczenia certyfikatu, chcę panu dyrektorowi bardzo serdecznie pogratulować. Panie dyrektorze, pan jest tą głową, która kieruje całym organizmem, ale nie byłoby tego, gdyby nie przewodnik, który wskazuje kierunki, który pokazuje determinację, bo ludzie muszą widzieć zdeterminowanego lidera. Kieruje tym tak, że możemy dzisiaj oglądać efekty pana działania. Bardzo serdecznie panu gratuluję. Mam wielką przyjemność przekazać certyfikat akredytacyjny, który potwierdza spełnienie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego w podpisie pan minister zdrowia. Gratuluję serdecznie panu dyrektorze. Wszystkiego dobrego. Certyfikat jakości ISO. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę bardzo. Pan marszałek Świerc. Pan wojewoda jest. Pan wojewoda, bardzo proszę panie wojewoda. Zgodnie z zasadą precedencji. I tak dalej. Badamy. Zamykamy. I pójdziemy. SOR to jest serce szpitala. Tu się przewija 130-140 tysięcy ludzi rocznie, a więc bardzo dużo. I trzeba stworzyć im warunki komfortowe. Jestem bardzo zadowolony z tego, że budujemy to. To, co budujemy, jest z myślą o pacjentach. Będą rzeczy niepowtarzalne i rzeczy nieporównywalne z obecnym SOR-em. To jest taki Mercedes na tle starego Trabanta. Tak to lapidarnie bym wyraził. Natomiast jakość leczenia tych pacjentów. Mówmy sobie szczerze, i pacjentów częstokroć pijanych, tu nie ma dnia, żeby nie było 80 i więcej osób pijanych, też chorych ludzi. To mieszanie się z tymi ludźmi, no normalnymi, powiedzmy sobie uczciwie, powoduje to, że ludzie są niezadowoleni. Czekają długo na przyjęcie. Nie ma na miejscu całej diagnostyki, trzeba jeździć po piętach. Tu mamy na miejscu salę operacyjną, jedną i drugą, oddział łóżkowy. Mamy oprócz tego jeszcze 9 sal łóżkowych na pierwszym piętrze, gdzie myślimy o stworzeniu oddziału chirurgii szczękowej. Tak bardzo ważny w wypadkach komunikacyjnych oddział i na pewno go otworzymy razem z tym SOR-em. Tam troszkę zaprawki, bardzo proszę. Nie wale kto, praca fizyczna. No, był tu kiedyś pacjentem, już nie będzie, prawda, bo zdrowy, wyleciał do szpitala. Proszę panie marszałku.
Szpitalny oddział ratunkowy jest takim najbardziej wysuniętym do pacjenta oddziałem, gdzie trafiają bardzo nagłe przypadki, gdzie tak naprawdę krótki czas udzielenia pomocy jest bardzo ważny, często decyduje o życiu pacjenta. Tutaj inwestycja o wartości ponad 16 milionów złotych, wygospodarowanych też w ramach bieżących przychodów tej jednostki, co jest ważne, bo nie angażujemy tutaj dodatkowych środków z budżetu województwa. Także niewątpliwie bardzo potrzebna, nie tylko ze względu na uciążliwości związane z kontekstem likwidacji Izby Wytrzeźwień w naszym mieście, ale ważna, bo tak naprawdę potrzebujemy tego miejsca, gdzie można szybko, profesjonalnie udzielić pacjentowi pomocy. Mamy profesjonalne kadry, nowe przestrzenie, większe, bardziej dostępne dla pacjentów, spowodują, że będzie można tutaj skuteczniej leczyć świętokrzyskich pacjentów.